Ja mam na imię Kinga Rudowiecka i jestem organizatorem tej wystawy. Oraz tutaj jest Martyna Dziekan, która jest współorganizatorem. I reprezentuję sekcję współczesnej koła naukowego SHSW. Tak. Tytuł wystawy to jest Take One. Jesteśmy w tej chwili w zielonym pokoju, czyli jak mówimy, znaczy jak w armii się mówi, green room to właśnie jest miejscem czy pokojem, w którym aktorzy czekają przed wejściem na scenę. Czyli my tutaj mamy pokój, w którym jakby młodzi artyści czekają na wejście na większą scenę sztuki po prostu. Pomysł tej wystawy jest taki, że mamy tutaj pierwsze szkice, pomysły różnych artystów. Patrzymy się, widzimy to, znaczy w pewnym sensie taki pierwszy etap twórczości. Każda praca w sumie jest inna. Niektóre prace może są właśnie projektami na większe realizacje, czyli na przykład na rzeźby, a inne może bardziej właśnie mają element taki może poszukiwania czegoś. Czyli na przykład mamy tutaj pracę osoby właśnie do wschodu, nazywa się Pinball War. No i wydaje mi się, że właśnie w tych pracach widać takie elementy po prostu szukania czegoś, a jednak w innych realizacjach, na przykład tutaj mamy pracę Michaliny z ASP, widać, że jednak, znaczy to jest w sumie projekt na większą rzeźbę. Znaczy mamy przedstawione tutaj prace artystów z ASP, ale też artystów z Anglii, z Oxfordu. Niestety nie mogli tutaj przyjechać do nas, no bo też mają różne zajęcia, ale mamy nadzieję, że jeżeli będziemy organizować więcej wydarzeń, to jednak się zjawią. I dlaczego w sumie taki pomysł? Ja studiowałam właśnie w Oxfordzie i niedawno przyjechałam tutaj do Krakowa i chciałam właśnie zacząć w pewnym sensie taki dialog pomiędzy Anglią a Polską, a też po prostu jakby otworzyć tą przestrzeń na inne projekty. To jest ogólnie właśnie moja pracownia i tutaj tworzę różne obrazy, ale też obiekty. Ale chodzi o to, żeby też otworzyć to miejsce na różne debaty, żeby tutaj właśnie z kołem naukowym studentów historii sztuki zacząć jakąś debatę. Tutaj z lewej strony mamy pracę Kelly Dixon. To jest artystka, która mieszka w Wielkiej Brytanii. I ona zazwyczaj właśnie tworzy rysunki, ale też obiekty. To są pierwsze jej prace, w których użyła elementy fotografii. To jest dziewczyna, która właśnie tworzy kolaże, ale to są jakby projekty na większe rzeźby. Czyli to są jakby takie pierwsze szkice, pomysły, które potem powstają w trójwymiarach. To tutaj mamy rysunki Radika Korosa, tutaj jest ASP i te czarno-białe tutaj. I to widać, że tu bardziej właśnie chodzi o rysunek, to jest bardziej właśnie taki coś graficznego, że to jest bardziej właśnie graficzna praca i że to nie jest koniecznie coś, co jest planem na coś większego, ale jednak właśnie wynika z, no nie wiem, właśnie z takiego pojęcia, że trzeba coś tworzyć, coś zapisać i tutaj mamy właśnie bardzo prosty sposób opisu na papierze. Z tej strony mamy właśnie moje prace. Ogólnie zajmuję się właśnie malarstwem, ale chodzi mi o to, żeby odkryć pewną warstwę, że mamy tutaj elementy architektury, którym właśnie zrobiłam zdjęcia i poprzez właśnie malarstwo w sumie dla mnie to jest odkrywanie pewnej powierzchni, czyli zakrywanie czegoś, co było, tak jak mamy tutaj elementy starych budynków. I w takich budynkach właśnie widać taką warstwę jakby czasu i warstwę farby, która powstaje przez właśnie długi okres czasu. I dla mnie właśnie jest ciekawe to, żeby odkryć, co tam było za tym. I dla mnie właśnie malarstwo to jest odkrywanie właśnie pewnej powierzchni, ale też tworzenie nowej, czyli przez dodawanie nowych warstw znajdujemy w tym jakby nowy kierunek i coś, co jakby prowadzi w inną stronę, w którą właśnie może się nie spodziewaliśmy. I to jest właśnie coś, no nie, właśnie to jest taki element odkrywczy, że jednak patrzymy się w przeszłość, ale jednak patrzymy się w przyszłość, że coś było, ale jednak możemy z tym gdzieś dalej pójść, czy to rozwinąć w jakiś sposób i właśnie to, co mnie ciekawi w tych wszystkich pracach i właśnie w tej wystawie, że mamy tutaj dzieła, które jakby są zapisem tego, co było.
być, że to jest właśnie coś, co prowadzi w przyszłość, że są bardzo odkrywcze, każda jest inna, ale każda jest bardzo ciekawa i w swoim świecie. Na nią trzeba się patrzeć właśnie, jeśli chodzi o to, czym ona jest, co ona nam chce powiedzieć, a nie niekoniecznie porównywać ten rysunek, może jest lepiej narysowany niż drugi, tylko właśnie co tutaj, co jest twórczego w tym, w którą stronę to idzie, dlaczego to zostało stworzone. Właśnie takie elementy, które po prostu opowiadają o tej osobie, o tej twórczości.